Kochani w Chrystusie, Panie, siostry i bracia. W Kościele istnieje taka instytucja, która się nazywa Urząd Nauczycielski Kościoła. I to jest instytucja, która zajmuje się jakby treścią naszej wiary. Są pewne ramy, wśród których różni teologowie mogą się poruszać, mogą różne swoje teorie tam jakby wkładać, głosić, a ta instytucja pilnuje, żeby nie przekroczyć pewnych ram, które są, żeby nauka była zgodna z nauczaniem Kościoła, tym nauczaniem, które jest myślę od 2000 lat i żeby nie było czegoś, co jest herezją. I bardzo często jesteśmy do tego już przyzwyczajeni, że tak coś nie jest, ktoś to pewnymi rzeczami używa. I czasami nam się może wydawać, że Izraelitów, Żydów jest identycznie, ale tak nie jest. Tam to wygląda troszeczkę inaczej. Każdy nauczyciel, każdy rabin, który gdzieś tam miał swoje tam jakieś ambicje, zaczynał głosić swoją naukę i ci, którym się ta nauka podobała, chodzili za nim. I najpierw stawali się jego uczniami i prowadzili się wokół niego. Także bardzo często były różne spory też między nimi, bo byli zwolennicy jednego czy drugiego rabina i dlatego też i rada, ta żydowska, która się składała z faryzeuszów i saduceuszów, też w jakiś sposób gromadziła ludzi, którzy mieli różne poglądy. I dzisiaj jesteśmy w pierwszym czytaniu po takim bardzo znanym nauczycielu, bardzo znanym rabinie, który nosił imię Gamaliel. Jest on znany nie tylko z tego fragmentu Dziejów Apostolskich, ale jak wiemy, czy nie wiemy, może niektórzy może nie wiedzą, święty Paweł, zanim stał się chrześcijaninem, czy jakoś umieszczał, też był uczniem Gamaliela. To był jeden z najbardziej znanych i cenionych rabinów tamtego czasu. I zobaczcie, kochani, jaką mądrość przed ten Gamaliel powiedział. Do tych wszystkich, jak ze sobą się spierali, bo każdy miał swój punkt widzenia. Każdy chciał przeforsować jako swoją teorię. I my też bardzo często mamy jakieś swoje zdanie na jakiś temat, nawet kiedy dochodzi do jakiejś dyskusji, to najczęściej chcemy jakby za wszelką cenę przekonać tą drugą stronę i słuchając jej argumentów. A to często tak jest. Ale to już nie jest dyskusja, to już jest dyskuta z kłótnią. Tak to się właśnie nazywa. I nie doprowadzi do żadnych właściwych, dobrych jakichś rezultatów, jakiegoś wyciągnięcia wspólnego wniosku. Ale Gamaliel właśnie wśród tego, tej całej wysokiej rady, która zastanawiała się, co teraz zrobić z tymi apostołami, którzy zaczynają głosić naukę i uzdrawiać w imię Jezusa Chrystusa, którego przecież oni pozbyli się, którego oni oddali pod sąd i łata i domagali się, żeby Jezusa ukrzyżował, tak się stało. A teraz nagle słyszą z ust apostołów, że Jezus znowu żyje. I teraz są zajmowani, nie wiedzą, co z tym zrobić, chcą w jakiś sposób tak po ludzku znowu zamknąć im usta, żeby nic nie mówili o Jezusie, bo z jednej strony chcą uspokoić swoje sumienia, a z drugiej strony nie chcą teraz ponosić odpowiedzialności, bo być może po tych wszystkich wydarzeniach to nie może coś tam dotarło. Ale my, kochani, bardzo często możemy różnie zareagować. Teraz Gamaliel będzie tak. Jeżeli to jest sprawa Boża, to my też będziemy z tym walczyć. To i tak to wszystko przetrwa. Jeżeli to się wydzieło od ludzi, wcześniej czy później tak samo z siebie upadło. Ale jeżeli to rzeczywiście jest sprawa Boża, może się okazać, że wolujemy sam Pan. I bardzo dobrze o tym przekonał się właśnie uczeń Gamaliela, czyli Szaul Starsu, późniejszy święty Pan. Kiedy pamiętamy, jak jechał do Damaszu, aby z listem od arcykapłanów, aby wstąpić od prześladowania chrześcijan, żeby ich wyłapać i stracić. Tam w Damaszu Pan Jezus go spotyka, aż on będzie Pana na ziemię, traci wzrok i tak dalej, znamy też tę historię. I teraz zobaczmy, kochani, spróbujmy przejść
jeszcze też, jak za jednym z tych rabinów, przecież nazywany go rabin, czyli był nauczycielem, więc zanim wychodziły tłumy, czasami trochę ci niektórzy rabini zazdrości, no nienawidzili Jezusa, bo ludzie nie szli do nich, tylko do niego. Ale w każdym razie mnóstwo ludzi, wielotysięczny przychodzi i idzie za Jezusem, szukając Jego głosu. Przychodzą też po to, żeby Jezus uzdrowił ich chorób i tak dalej. Więc ciągną masami za Jezusem. Jezus w pewnym momencie zatrzymuje się i pyta Filipa, gdzie kupimy chleba, żeby ich nakarmić. Bo Jezus, jako dobry ojciec, dobrze wie, że ludzie, czyli my, musimy też coś jeść. To nie jest tak, że Pan Bóg nam każe tylko pewne rzeczy robić, że nawet ma nas nie myśli. Pan Bóg bardzo dobrze może coś. I wie, czego nam potrzeba. Problem nie leży w tym Bogu, tylko nas wie, skąd się zatrzymuje. Pyta Filipa, co ma zrobić, to jest zdanie. No za 200 denarów kiedyś tam mamy, to jesteśmy w stanie kupić tyle chleba, żeby się wszyscy najeli. I jak mówię, to jest tam Jan, w miejscu tym było wiele traw. Takie wtrącenie, zdanie, które może się wydawać jakieś niepotrzebne. Ale w Piśmie Świętym nie ma nic, co by było niepotrzebne. Jeżeli, kochani, przypomnimy sobie psalm, który mówi: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Prowadzi mnie na zielone pastwiska. W tym momencie widzimy zupełnie z innej perspektywy to wydarzenie, o którym dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii. Jak tego Jezus dokonał? No, możemy tylko jakby patrzeć na podstawie tego tekstu, który tutaj mamy. I w różny sposób próbowano to wyjaśnić. Roman Bransztetter w takiej swojej książce Jezus Nazareta opisał to w ten sposób, że kiedy Jezus pobłogosławił ten chleb i te ryby, kiedy zaczął ich rozdzielać, to między ludźmi, którzy tam byli, nawiązała się jakaś taka chwila. I się okazuje, że każdy gdzieś coś tam miał za tą prowadę na tą podróż. Powiedział, że idąc za Jezusem, stąd spędzić ileś tam czasu. I było tak, że ludzie jeszcze nieprzygotowani. To jest tak, jak teraz jedziemy na pielgrzymkę, to też od razu jakoś sobie karabinki na drogę weźmie. To dzisiaj może czas jest trochę taki inny i dzisiaj bardziej można sobie wszędzie gdzieś coś kupić. Są różne jadłodajne, są bary, są przydrożne jakieś budki, więc zawsze gdzieś tam coś do jedzenia można sobie kupić. Ale zobaczcie, przypomnijcie sobie jeszcze tam gdzieś na wstępie. To jest taki obraz, który gdzieś może mamy w pamięci, ten szczególnie jak się jechało pociągiem. Pamiętacie? Pociąg ruszył, wyciągało się jedzenie, wyciągało się, opierało się jajka, tam gdzieś w jakim woreczku była sól, posypywało się pomidora i tak dalej na drogę, gdzieś tam jakiś pasztet zapuprowany jedzenie. I Roman Bransztetter w swojej książce właśnie mówi w ten sposób, że ta atmosfera, która się podzieliła wszystkim, sprawiła, że zaczęli dzielić się między sobą. Być może wcześniej każdy gdzieś tam ukrował, to nie pokazywał innym, bo głupio teraz wszyscy patrzą głodni, a ty masz wieżę, masz swoje jedzenie i teraz jak to zjeść, żeby ktoś nie zauważył, nie patrzył, jak ty jeździ. W tym momencie jednak ta atmosfera sprawia, że oni się dzielą ze sobą. Być może to i tak, ale według Ewangelii jest mowa o tym, że Jezus, kiedy podzieli po błogosławieniu, nakarmił wszystkich, zostało 12 i poszło głodów. To jest, kochani, taka sytuacja, która pokazuje nam, jak Pan Bóg się o nas proszy. Jak wie, czego do życia potrzebuje. Ale też z drugiej strony zobaczcie, jaka była reakcja tych ludzi. Oni, kiedy najedli się do syta, kiedy dotarli do Pana, co się wydarzyło, chcą Jezusa porwać i odwołać królę. Ale nie o taką drogę chodziło Jezusowi, dlatego jak ucieka od nich i idzie na górę, aby się modlić. Zostawia ich wszystkich. Bo, jak dobrze pamiętamy, zbawienie miało dokonać się w inny sposób. I dlatego, kochani, warto Panu zaufać w tym czasie, w którym przeżywamy. Nie wszystko
wiemy, dlaczego te pewne rzeczy się dzieją. Nie na wszystko mamy wpływ. Ale jeżeli Panu Bogu zaufamy, to ciągle powtarzam, zachowamy pokój w sercu. I On troszczy się o nas, jest przy nas. Wołajmy Go. Pilnujmy tego, żeby był w sercu naszym. I kiedy On będzie, to wszystko się poukłada. Najmniej spodziewamy się, nie otrzymamy pomoc tak, jak nie potrzebujemy. Pamiętam kiedyś, jak byłem w Koszalinie na parafii i byłem razem z takim kolegą, księdzem, który kiedyś był też na misjach na Afryce. I mówił, opowiadał takie wydarzenie. Pewnego razu, no, gdzieś tam będąc w tym afrykańskim buszu, gdzieś tam w tej miejscowości, gdzie była jakby taka główna jego baza, był strasznie żłobny. Nie miał nic, wszystkie jedzenie mu się skończyło. Nie miał kompletnie nic i teraz mówił, tak, do tych urzędów nie ma co jeść. Nie ma co jeść, nie dać. Oni chcą, ale oni tobie nie dadzą. Jeżeli przyjdziesz do nich, bo jesteś głodny, no to pytam, co za twój Bóg jest, który cię nie nakarmi. Więc tak naprawdę modli się i w pewnym momencie nagle podjeżdża samochód. Księża tam z seminarium przyjechali do niego i mówią, a tak nas to szepnęło, żebyśmy do ciebie przyjechali, zobaczyli, co u ciebie słychać. I oczywiście przywieźliśmy jedzenia na dłuższy czas, na zapas. I w tym momencie on tak mi powiedział, tutaj takie świadectwo, odczuł to, jak Pan Bóg się o nas troszczy, że on jest niezapomniany. Zresztą we Piśmie Świętym jest napisane, Pan mówi, czy matka może zapomnieć o swoim dziecięciu. A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę nigdy. Ale czy ja o tym pamiętam? Czy dla mnie to jest ważne? Czy buduję swoją relację z Bogiem? Czy może cały czas jestem zajęty swoimi sprawami? I nawet gdy dzieją się wokół mnie święte rzeczy, to tego mogę, czy ja nie widzę w ogóle, czy też nie. Bo jakże często tak bywa, że kiedy się dobrze układa, kiedy nam dobrze coś wyjdzie, to całą chwałę przypisujemy sobie. Ale kiedy coś nie wyjdzie, kiedy coś się nie układa, to obwiniamy wszystkich, a najwięcej Pana Boga. Jak Bóg dopuścił, żeby coś takiego się stało? To jest, kochani, prawda o nas samych. Dlatego trzeba nam ciągle się nawracać, ciągle do Pana Boga przychodzić, ciągle budować z Nim więź, aby pozostać w tej właściwej relacji, aby nasze serce było gorące miłością. Myśmy tak jak ci ludzie na tym pustkowiu dostrzegli to, że nie jesteśmy kimś oszopnym, nikt z nas nie jest samotną wyspą, ale jesteśmy wspólnotą. I być może o to chodziło też Romanowi Bronsztaterowi, kiedy pisał tę książkę o Jezusie z Nazaretu. I tak wyjaśniał, jakby ten cud by się dokonał. Być może dla niego to wynikało z faktu, że on z pochodzenia jest też Żydem. I ta mentalność jego jest właśnie taka, jak tych ludzi, którzy tam do Jezusa przychodzi. Ale i my możemy do Jezusa przyjść. Tu i teraz jesteśmy przy nim. I za chwilę nakarmi również nas. Da nam Boga, który da nam siłę walczyć ze złem. Nie tylko tym zewnętrznym, ale do nas samych, z pokusami, z tym złym duchem, który ciągle próbuje nas od Boga odnieść, który ciągle kusi. I naprawdę trzeba się mówić, mieć głęboką właśnie bliskość z Jezusem, żeby umieć się oprzeć takim pokusom. Bo one nie są takie bardzo czytelne. One zawsze zaczynają się bardzo niewinnie. Ale musi być, kochani, uczuć. Jeżeli wytrwamy przy Jezusie i zaufamy Jemu, to dokona się to, co się ma dokonać. Według Jego planu. Ten plan jest dobry. Dla nas najlepszy, bo Pan wie, czego potrzebujemy. Ale też możemy zareagować inaczej do swojego, wyciągać wnioski tak, jak nam się to podoba i uważać, że wiemy najlepiej. Ale wtedy zamiast pokory, zamiast miłości pojawia się wiara. A ona nas od Pana Boga odwala. I zamiast się odwalać. A kiedy serce mamy poniszczone, takie poranione, to zaczynamy ranić wszystkich na oko. Powodzach się poznają, co od nas jest.
Pamiętajmy, On nas kocha. Tak wiele dla nas robił, przede wszystkim oddał za nas swoje życie w okrutny sposób. Dla tych, którzy, do których to nie dociera, warto, żeby jeszcze raz może obejrzeli sobie film Melanchthona Pascha. To zobaczą, co tam się działo. I Pan Jezus nie uciekał przed tym. Ale te relacje, które otrzymywał, to nie jemu się należało, ale każdemu z nas. A On to zrobił z miłości, wziął to na siebie, bo chce, żebyśmy żyli. Odpowiedzmy we właściwy sposób na ten dar, który otrzymujemy, na tę łaskę, czyli dar, który otrzymujemy zupełnie za darmo, nie za służenie. Bo nie dlatego, że nam się coś należy, inaczej może, nie jest tak, że nam się coś należy. Nam się nic nie należy. Może jedynie karma się nam należy. Ale ponieważ jest tak dobry, to czeka nas naprawdę piękna przyszłość. Wieczność w Jego domu, gdzie będziemy na zawsze szczęśliwi. To się nigdy nie skończy. I się nie zmieni. Ale teraz musimy wytrwać. To tylko teraz.